maszynowe. Okej. Może coś z tymi? Jest nie tak. Może coś z tą przekładnią? Czemu to nie jeździ? Powiem tak, nie da się. A właśnie, że się da. Wystarczy trochę pogrzebać w internecie. Nieważne, czy jesteś pod tramwajem, czy w tramwaju, albo w autobusie, możesz korzystać z darmowego Wi-Fi dzięki hotspotom Inea. Zaczynasz od wyszukania darmowego Wi-Fi z hotspot Inea. Jeżeli nie jesteś abonentem, masz prawo do 15 minut surfowania. Lepiej mają jednak klienci Inea, bo po zalogowaniu mogą śmigać po sieci tyle, ile chcą. Wystarczy podać swój IDK i hasło. Dalej jest już tak samo, jakbyś korzystał z własnego internetu, tyle że nie płacisz za to ani złotówki. Jedyne co cię ogranicza, to długość twojej trasy. I nic poza tym. Szukasz potrzebnych informacji całkowicie bezpłatnie. To wręcz bezcenne, kiedy potrzebujesz ich tu i teraz. Bezpłatnych hotspotów Inea szukaj w autobusach i tramwajach MPK. Bo taki znak to zielone światło dla bezpłatnego surfowania po poznańskich drogach i torowiskach.